Jochaj, cześć, siemanko widzowie, w tym odcinku pokażę wam kolejnego XP Glitcha, dzięki któremu zdobędziecie ponad 100 tysięcy expa w minutę, także naprawdę polecam z tego korzystać. No a nowe osoby, które nie subskrybują tego kanału, zapraszam do zrobienia tego, no bo co, nic nie tracicie, mi to pomaga, a wy jeszcze będziecie na bieżąco z kolejnymi odcinkami z Fortnite'a. Także pierwsze co robimy, to mamy tutaj cztery portale, no i w tych wszystkich czterech portalach wklejamy sobie kod mapy, właśnie ten. Klikamy potwierdź, no i czekamy po prostu, aż te mapy nam się załadują. No i okej, jeżeli nam się te mapy załadują, no to wchodzimy na obojętnie jaką. Gra nam się w tym momencie rozpoczyna, no i jedyne co robimy, to idziemy tutaj na tą lewą rampę, można tak powiedzieć. Budujemy trzy rampy do góry, dwie podłogi, no i w tym miejscu, tutaj dokładnie w tym miejscu robimy emotkę, no i w tym momencie dostajemy expa. Jak widzicie, jest to 32 tysiące. W tym momencie wychodzimy sobie do centrum. No i idziemy na drugą mapę, czyli tutaj na ten portal po lewej stronie. No i również wbijamy sobie na rampę po lewo. Budujemy trzy rampy, dwie podłogi. No i w tym miejscu robimy emotkę. Dobra, nie w tym miejscu zrobiłem. Cyk, 26 tysięcy expa. I tak dalej, i tak dalej. Także ja dziękuję sobie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że on wam się spodobał. Pamiętajcie, że musicie to zrobić jak najszybciej, bo w tym sezonie Epic Games po jakichś 30 minutach do godziny już właśnie wyłącza te XP glitche. I co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i cześć!